Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Polonia 1908, Marcinki Kempton zagra w przyszłym sezonie ponownie w czwartej lidze. We wtorek odbył się ostatni trening przed wakacjami. To, czego dokonali piłkarze z Kępna tak okrojonym składem, kolejny raz przejdzie do historii. Gucie, tak patrzę na koszulkę, ona jest ciągle aktualna. Dokładnie, można powiedzieć, robiliśmy awans tam chyba 7 czy 8 lat temu. Teraz utrzymaliśmy się praktycznie w ostatniej kolejce, także koszulka aktualna jak najbardziej. To był niezwykle trudny sezon. Takich sezonów już mieliście kilka, nawet za Bogdana Kowalczyka, kiedy był trenerem, ale ten zagrać takim składem już później, nawet się śmiałem, że kierowca autobusu musiałby Wam pomóc. Daliście radę, naprawdę, bo niektórzy chłopcy z przeciążeniami różnymi grali od kilku spotkań. Determinacja była niesamowita. No tak, my się śmialiśmy właśnie, że jesteśmy doświadczeni w takich sytuacjach, bo praktycznie no, gramy 13-14 już, nie wiem, od 5 lat jeszcze za trenera Kowalczyka i zawsze udawało się utrzymywać. No i teraz nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy spadli, także no fajnie, że tę wiosnę naprawdę zagraliśmy. No, świadczy o tabela, co zaliśmy 5. miejsce na wiosnę, także no, naprawdę duży sukces tym składem, żebyśmy się utrzymali. To może lepiej jakby zarząd nie szukał wzmocnień kadrowych tutaj, bo to przecież jak to później zejść na jakąś zmianę, to nie jesteście przyzwyczajeni. Nie, bo tu jeszcze jakieś kontuzje dojdą i później się okaże, że naprawdę pojedziemy w 10 albo w ogóle nie pojedziemy na mecz, co w tej lidze to naprawdę już by był trochę wstyd. Potencjał jest niesamowity, to trener Marcel Surow, jak podkreślał już na początku tej rundy. No i faktycznie pokazaliście, że grać w piłkę potraficie, bo to co osiągnęliście wiosną jest naprawdę imponujące. No tak, cieszy, chociaż też tu trzeba powiedzieć, że duża robota trenera, co zmienił to ustawienie, co na początku byliśmy trochę sceptyczni na tą trójkę obrońców, ale no, wypaliło to fantastycznie, no, mieliśmy dobre wahadła, więcej było stoperów, także ten system też wypalił, no i punktowaliśmy na tą wiosnę. Trenerze, gratuluję. Wynik ponad stan, czy wynik planowany, jak to określić, chyba jedno i drugie? No wynik ponad stan, no wydaje mi się, że przez tą całą rundę wiadomo, że były takie mecze słabsze, były momenty dobre, ale przez tą całą rundę graliśmy tak solidnie i cel był, naprawdę był ciężki ten cel, do utrzymania tego Kępna, ale chłopaki dali z siebie naprawdę nie 100, tylko można powiedzieć ze 150% i cel się udał, za to trzeba im pogratulować. Wydaje mi się, że tak z przebiegu tej całej rundy, sezonu powiedzmy nie, ale tej całej rundy zasłużyliśmy na to, żeby te Kępno było w czwartej lidze. Pamiętam, kiedy rozmawialiśmy przed w zasadzie objęciem pracy jeszcze tutaj w Polonii Kępno, kiedy mówiłeś, że wierzysz w utrzymanie po takiej słabej rundzie jesiennej, po takiej stracie, trochę mi te słowa pachniały wypowiedziami Paulo Souzy, a tu się okazały bardzo realne. To znaczy, no jakbym przychodził do zespołu, do klubu i bym nie wierzył w ten cel, to nie byłoby sensu, prawda? Tym bardziej, tak jak mówiłem wcześniej, w tych wywiadach na początku, tutaj był zespół naprawdę dobry. Piłkarsko zawodnicy są nieźli i na tym poziomie czwartoligowym, no ja się dziwiłem, że oni zajmują takie miejsce. No, takie to były moje słowa i takie to mówiłem. I wierzyłem, że się uda. No i powiedzmy, że ciężką pracą, bo naprawdę chłopaki ciężko pracowali. Przeważnie ta zima przede wszystkim była bardzo ciężka, ale dali radę. No, sezon nas nie rozpieszczał. Kontuzje, kartki, jeździliśmy w 12, w 13. Zdarzało się, że gołą 11 jechaliśmy na mecz. No ale to ta ciężka praca oddała i tak jak powiedziałem, no, cieszymy się z tego utrzymania i myślimy o przyszłej sezonie. Trenerze, no przede wszystkim pytanie kluczowe. Trener zostaje w klubie na kolejną rundę, na kolejny sezon? No jeszcze nie podjęliśmy rozmów z zarządem. Przychodząc tutaj zimą, temat był kontraktu półtora rocznego, aczkolwiek jak powiedziałem na zarządzie, że na spokojnie przepracujmy te pół roku, zobaczmy co się będzie działo, jak to będzie wyglądało, bo wiadomo, mogło być różnie, mogło być tak, że powiedzmy by nam nie pykło i podziękowaliby mi po 3-4 tygodniach, czy tam powiedzmy po 3-4 miesiącach pracy, więc daliśmy sobie czas, te pół roku, no i teraz ja zostawiam powiedzmy pałeczkę zarządowi. Można powiedzieć, poczyniłeś już też trochę starania, aby ten przyszły sezon, bez względu na to, kto będzie prowadził ten zespół, no były jednak dobre, bo i sparing partnerzy dawno dograni, gdzieś tam również porozmawiać z zawodnikami, którzy mogliby, a wręcz nawet powinni zasilić ten zespół.
No tak, no nie mogę robić tak, że powiedzmy zostawię zespół z niczym i odejdę, a się okaże nagle, że zostaje, prawda? No, kto by tu nie pracował po mnie, ja chcę po sobie zostawić dobre wrażenie. Tak powiedziałeś, sparingi są już nagadane, z zespołami też z wyższych lig, no z zawodnikami też już rozmawiamy. Także chcemy ten zespół wzmocnić paroma nazwiskami dobrze znanymi tutaj w regionie, którzy potrafią no, dobrze grać w piłkę, potrafią podnieść jakość zespołu i mam nadzieję, że jak się to wszystko uda podopinać, to w Kępnie na jesień przyszłego sezonu zobaczymy niezły zespół. Filip Latusek zdobył w tym sezonie 20 bramek dla zespołu z Kępna, wyrównując swój rekord z czwartej ligi, ale jak podkreśla, ma nadzieję, że ten najlepszy w barwach Polonii dopiero przed nim. Mam nadzieję, gdzieś cieszę się, że te gdzieś bramki wpadały, że gdzieś swoją osobą mogłem, ile potrafiłem pomóc zespołowi osiągnąć ten cel, jakim było utrzymanie, no i nam koniec końców się to udało. Wiadomo, że jeszcze trochę potrwa rehabilitacja po dosyć groźnym urazie. Wrzesień to jest taka realna data, kiedy możesz pojawić się na boisku z pełnymi obciążeniami? Myślę, że do treningu tak gdzieś za 3 tygodnie, a do gry takiej kontaktowej, bo to jednak dostałem w twarz, żeby gdzieś tutaj tego sobie nie popsuć, to myślę, że gdzieś tak wrzesień, połowa września będzie optymalnie. Bracia Latuskowie dali sygnał jasny, zostajemy w Polonii. Chyba tak. Rozmowy trwają, ale ku dobremu. Utrzymanie dla Kępna czwartej ligi gratulował wiceburmistrz Krzysztof Godek, który niegdyś występował w jednej drużynie z trenerem Marcelem Surowiakiem. Niesamowite zadanie, które zostało wykonane w tym momencie, patrząc na dorobek punktowy w poprzedniej rundzie. Wielkie brawa dla trenera i zawodników, no bo osiągnęli coś niesamowitego. Patrząc na to, z jakiego pułapu startowali, teraz możemy być dumni. Ale to jest, trzeba powiedzieć uczciwie, tylko i wyłącznie ich sukces. Wiceburmistrz Kępna docenił także pracę i zaangażowanie nowych władz klubu. W żadnym aspekcie się na klubie nie zawiedliśmy. Wszystkie zadania są wykonywane przez klub rzetelnie w tym momencie. Jeżeli chodzi o przejrzystość finansową, jest nienaganna. Mamy cały czas kontakt z osobami, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie tego zespołu. Nie możemy powiedzieć złego słowa. Tak, jak najbardziej opłacało się na zdrowych zasadach kontynuować to, bo mamy w Kępnie drużynę czwartoligową. Oby jak najdłużej i tylko patrzeć, aby zajść wyżej. Piłkarze z Kępna do treningu wracają już 8 lipca. Tydzień później zagrają pierwszy sparing z Ostrowią. Kolejnym rywalem będzie RKS Radomsko, a trzecim, ostatnim Prosna Wieruszów. 6 sierpnia zaplanowano inaugurację nowego sezonu. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.